Dokładnie tydzień temu brałem udział na Grand Prix okręgu we Wrocławiu na Leclercu. Miałem całkiem niezły wynik, bo byłem szósty w sektorze, ogólnie byłem 31 na 100, ale byłem trochę niezadowolony. Jęczałem na tym wędkowaniu, trochę taki byłem, wiecie, rozbity, nie do końca. Wiedziałem, że stać mnie na więcej, ale gdzieś tam z tyłu głowy poddawałem się, można powiedzieć, i bardzo fajnie pod tym filmem, pod tym materiałem, bo jak wiecie, ja wrzucam wszystko, czy mi idzie, czy mi nie idzie. Chcę pokazać wam, jaka jest prawda. Nie jestem alfą i omegą. Zawsze mówiłem, że uważam się za średniego wędkarza, a zawody to jednak inna partia kaloszy, można powiedzieć, i one są przede wszystkim ciężkie, tak? Bardzo często są ciężkie. Prywatne łowienie jest zupełnie inne. Jest o wiele, wiele prościej, o wiele łatwiej. No i komentarz pod tym filmem był bardzo fajny. Napisał go Ksindak. Pozwolicie, że go przytoczę. Uważam, że to jest najlepszy komentarz, taka konstruktywna krytyka, którą ja bardzo lubię. Jak ktoś napisze coś fajnego, nie musi to być miłe, ale żeby to miało jakiś sens, jakąś logikę. Bo wiadomo, hejt to hejt, a tu ma naprawdę to sens, więc posłuchajcie, proszę. Jako wieloletni zawodnik z Połowiku, który brał udział w każdej randze zawodów, powiem ci jedno. Przegrałeś dobre miejsce przez swoje jęczenie i narzekanie. Ogólnie psychicznie nie wytrzymujesz. Na zawodach bardzo ważne jest, żeby nie oglądać się na boki. A właśnie ja to często, kurczę, robię. Bo tylko się denerwujesz, że akurat inni łowią, a ty nie. I to prawda, bo patrzę tutaj, o, ten ma 3 ryby, ten ma 4, ja mam 2, kurczę, już gdzieś tam te spięcie jest takie lekkie w głowie. Idealny przykład tego pana, który mówi, że widziałeś, że on tyle łowił, a miał 400 gramów mniej niż ty. Takie są zawody. Najczęściej słabo z rybami i jeszcze pogoda ci dołoży. Stanowisko, jakie dostałeś, to był luksus. No nie zgodzę się, bo to była skarpa, bardzo dużo ustawiania kosza, nieskoszone stanowisko. Jednak to jest Grand Prix okręgu, gdzieś tam miałem to stanowisko prawie, że no ponad kolana. Poświęciłem 15-20 minut na to, żeby w ogóle przygotować sobie stanowisko do łowienia. Na spławiku zdarza się czasami, że dostaniesz wodę, w której nie da się zestawu włożyć, bo tyle zaczepów i co? Nie podchodzić do zawodów? Musisz łowić, a świadomość przegranej pozycji masz już przed nęceniem. Ale nie wolno jęczeć i stękać, a już tym bardziej w środku tury mówisz, że rezygnujesz z zawodów. Tak, bo ja tam na mniej więcej w połowie zawodów powiedziałem, że już mnie ten Leclerc nudzi, że już mnie trochę wkurza i tak dalej, i tak dalej. To było niepotrzebne, wiem, ale akurat wtedy tak na ten moment się czułem i to wam powiedziałem. Aczkolwiek no to nastawienie w głowie, nastawienie psychiczne musi być tutaj zdecydowanie inne. Sam sobie zbijasz morale. Przegrałeś bardzo dobry wynik swoją psychiką, a nie umiejętnościami. Pozdrow, powodzenia w dalszych zawodach i emocje ze stali na zawodach. Też uważam, że umiejętności jakieś tam mam, holuje mi się ryby fajnie i tak dalej. Nie brakuje mi tych umiejętności do tych holi. Brakowało mi jedynie tego, żebym tak naprawdę uspokoił tą swoją głowę i był przede wszystkim konsekwentny. Tego się cały czas jakby tutaj uczę, bo mówię, że wiem, że zaraz napiszecie, już tyle lat łowisz i tak dalej, i tak dalej. No tak, tylko że łowię na zawodach od bardzo niedawna, można powiedzieć, w porównaniu do innych zawodników, którzy na przykład na Leclercu byli ze 100-200 razy. Ja tam byłem może, nie wiem, łącznie z 10, bo no nie przepadam za tą wodą, aczkolwiek wszędzie trzeba sobie raczej radzić i tak naprawdę sobie podsumowałem po dzisiejszych zawodach, że ten Leclerc wcale nie jest taki zły. A jak było na dzisiejszych zawodach, jak sobie poradziłem, zapraszam na odcinek. Obiad, tak? 35, dobra, tak, tak, dwie osoby skosztowałem. Tylko czy Steven Karsten. To woda PZW Opole, kanał Zwanowice, woda, która od tego roku stała się areną zmagań zarówno w Grand Prix w Spławiku Opolskim, w Grand Prix w Federze. Natomiast my już byliśmy tutaj wcześniej na zawodach i powracamy również w tym roku. Co do najistotniejszych rzeczy, będą trzy sektory. Tu się nie martwcie, że ten szlaban jest zamknięty, bo wyjątkowo sektor A będzie miał brzeg po tej stronie. Wszyscy, którzy wylosują sektor A,
cofają się tutaj przez śluzę, dojeżdżają do głównej drogi, jadą w lewo, około 500 metrów przy drodze jest ogromna flaga z sektorem A i dojeżdża się pod same stanowiska. Niektórzy mogą stwierdzić, że przejechali nad jakieś jeziorko. Dla tych, którzy sobie tak pomyślą, wrzucą pierwszy koszyk, około 80 gram na start na pewno zabiera, tak? Więc tak wygląda ta woda. Jest dość głęboko w tym miejscu. Co do gatunków ryb, które tutaj padają najczęściej, to jest leszcz, krąb i płoć. I tak naprawdę te trzy gatunki będą decydowały. Trafia się czasem brzana, ale ona nam dzisiaj, nawet jak gdzieś trafi, to, no to wiecie, ona jest w tej chwili w sezonie ochronnym. Co do istotnych rzeczy jeszcze, wiele okręgów, w tym okręg PZW Opole, wprowadził zakaz wrzucania na zawodach ryb gatunków obcych typu, tutaj tak naprawdę w zasadzie będzie chodziło o jeden gatunek, o byczka, tak? Więc tego byczka nie wrzucamy do siatki, tylko wrzućcie go do jakiegoś pojemnika, należy go uśmiercić i tyle, żeby te ryby nie były pomieszane. Sektor B, ta część, która jest za wami, przez miejscowych zwana jest tak zwanym peronem z racji tego wysokiego brzegu. Ten odcinek mamy cały wyłączony, to jest ten odcinek betonowy z tymi punktami documowania łodzi czy też barek i zaraz za nim startuje już pierwsze stanowisko, czyli kończy się beton i zaczyna się stanowisko, ponoć najlepsze w tym sektorze. I to jest rzeczywiście taki prawdziwy otworek, bo tam macie jeden sektor, 500 metrów przerwy, kolejny sektor i tutaj będzie się działo w tym sektorze B 17 zawodników. Nie potrzebuję towarzystwa, jest to. Trzy. Maciek. Maciej Wycek. Maciej. Maciek z Łódki dzisiaj. 44. Las. Najlepszy sektor. Być to będzie. Żeby nie było, że nie zamieszałem. 50. Zamek prawie. Przedostatnie chyba w lesie. Dziękuję. Robert Smolak. Siwy. 27. To jest B? Ile masz? 27. 48. Karol. No i dobrze. Bardzo dziękuję. Tomasz Reguła. Wylosowałem tak zwany las, stanowisko numer 48. Jedziemy, tu jest, czyli mam sektor C, to jest sektor A, nie, to jest sektor B, przepraszam. Do powodzenia! No, nawzajem. Kolega, który mnie ostatnio ograł na praczach odrzańskich. Wejście 6, to mam jeszcze mam kawałeczek. Tu jest taka duża przerwa, można powiedzieć, między sektorami i to jest tutaj sektor C. Wow, już mi się podoba. 44, 45. Podoba mi się. Ja lubię takie dzikie tereny. Powodzenia. No, trzymaj się. 47 i tu jest 48, tu. O, trzeba będzie troszkę sobie tutaj wykosić, ale nie jest źle. Dobra, zabieramy się za robotę. Ciągnie ta woda. I to tak bym powiedział, około setki może ciągnąć. Dobra.
mamy samochód, tu są stanowiska, sektor C, jak wspomniałem, w tak zwanym lesie. Mega mi się tu podoba, mega! 75 gramów z kolcem mam, łowię na żyłkach, zmachałem się, no bo szybko, szybko, jeszcze tutyczki, pokażę wam tutaj, jak jest ładnie. Chyba trzeba to opolskie wykupić. To twarde. Słuchajcie, kanał w Zwanowicach. Tu jest taka zwężka. Płynie na około 75-80 gramów z kolcem. I tak też stosuję. Jeszcze raz sobie rzucę, zobaczę. Łowię na... Łowię na 18 metrze. Jestem bardzo zadowolony, że tu jestem. Słuchajcie, no tutaj wszyscy się odgrażają, żeby nałowić minimum przy ponami 0,14, tak? No dobra, no to ja, mi się wydaje, że tutaj 0,11, 0,13 nie ma co łowić. Zależy, jaka będzie ryba, bo jeżeli będzie to drobna ryba, to trzeba będzie tutaj 0,11, 0,13. Ale są tu też kapitalne leszcze, takie 3 kilo plus i jednak nam ta woda ciągnie, na dole są kamienie, patyki, zawady. Mam zagwozdkę, czy zarządzić 0,13 na cienkim drucie, bo może tutaj pokarać naprawdę, ale i jest właśnie zawsze pytanie, albo można rozpocząć na 0,16, rozpocznę i mały haczyk 18 i zoomeina. Mam 0,14, fajny haczyk, mi się wydaje, że będzie to w miarę bezpieczny ruch. Przypony też w miarę długie, bo ciągnie tutaj naprawdę mocno, więc sądzę, że ten metrowy przypon wcale nie będzie głupi. Jestem pełen energii dzisiaj, naprawdę taki, kurczę, no, że mam nadzieję, że tutaj uda się coś złowić, ponieważ no, fajne miejsce, takie w lasku, wiecie, w cieniu, fajny kanał, fajnie płynie. Kroić sobie trochę gnojaka w słoiku. Dosyć moją mieszankę, może nie, że przewilżyłem, ale jest dosyć ciężka, ponieważ no nie chciałbym to robić smugi. Dodałem też od razu aromatu. Jest tu więcej gliny niż zanęty. Jedni mówią, że są tu kabany, drudzy mówią, że jest tu posucha, trzeci mówią, że brała ostatnio drobna ryba. No tak nie wiadomo, kogo się posłuchać, więc posłuchajmy się po prostu siebie i swojej intuicji. Jakbym poszedł po prostu, tak trochę sobie to wyobrażam, jakby to była, nie wiem, powodziówka, tak? Kanał powodziowy. Nie mam kastera, nie mam białego robaka. Mam gnojaka trochę i pinka Joker z Ochotka. Będę dzisiaj cierpliwy. Nawet jak miałbym złowić dwa lub trzy kabany, o które sobie proszę i marzę, to będzie ok. Łowię na żyłkach dzisiaj, moi drodzy. To też jest taka nowość. Tu na zapasówce do 180 gramów mam żyłkę 0,25, a tutaj będę łowić Rampage'em 3,9. Do 150 gramów. Zestaw wygląda tak, że tu jest żyłka 0,22, zwykła skrętka i tak naprawdę tyle. Pętla w pętlę i tak będziemy dzisiaj łowić. Rzadko, powiem wam, mówię na takich uciągach na Ochotkę, ale dzisiaj chyba tak zacznę. Też korcą mnie same pinki, no ale zobaczymy. Będę nęcić 5, może maksymalnie 6 koszyczkami, takimi też nie za dużymi. 5-kratkowymi. Nie znam tego łowiska, więc nie chcę tutaj rozwalić szklankami, czy tam na grubo podchodzić do tematu. Zresztą mnie znacie, że ja podaję mniej, a częściej. Tak się przedstawia sytuacja. O, jest sygnał, można nęcić. Uważaj, żeby sobie z klipa nie ściągnąć tej żyłki. Niby logiczne powinno być, że powinno się to położyć wałki, ale powiem wam, że
No też by trzeba je naprawdę bardzo mocno tu zakleić, zabentonitować i tak dalej, żeby te wałki tutaj... Trzeba je wcześniej też troszkę przygotować. Już mi się wydaje, że za mało czasu. To mogę, że dzisiaj sam nagrywam. Startuje dzisiaj ponad 50 zawodników. Ja mam stanowisko 48. Na 50 siedzi Arek Miłocki, bardzo dobry wędkarz. A chyba jest do 52. Jakoś tak 52 to jest zamykacz. Rybom trochę śmierdzi, więc chyba coś tu pływa. No i stawiam na jedną linię. Mi się wydaje, że jest to tak wąsko, około 30 metrów, chyba nawet nie spełna, że nie ma potrzeby dwóch linii. Stawiamy na jedną. Z lewej wyciągnął takiego leszczyka na 30 deko, no ale spokojnie. Wyciniłem się teraz jednak troszkę. 15 minut bez brania na grubszym haczyku, to się wyciniłem. Tu kolega z lewej strony też widać, że ma takie miejsce, które jest uczęszczane, było wydeptane, nawet schodki były zrobione. Moje miejsce było takie bardziej dzikie, zarośnięte, no widać, że tutaj u mnie nikt zbytnio nie łowi na co dzień, no ale to jest kilka metrów różnicy, więc spokojnie. Na tak wąskim kanale tutaj nawet zbytnio nie ma jak pomanewrować, można powiedzieć, też tymi liniami, prawda? Tutaj musimy już, tak mi się wydaje, skupić się bardziej na jednej, chyba że chcemy odławiać jakieś okonie pod nogami, no ale tutaj pływają naprawdę kapitalne kabany, kapitalne leszcze. No i jeden leszcz tutaj może zrobić dzisiaj wszystko. Na razie na niespełna pół godziny zawodów nie miałem nawet dotknięcia, nic, po prostu nic. Puścimy jeden. Trzynaście cały czas na przyponie. Szesnastka, czek. Godzina 20 za mną. Okoń nie wymiarza, musi mieć 18. Godzina 20 na dwa gnojaki, dopiero pierwsze branie. Podobno Arek tam Mirocki z prawej strony leszcza za leszczem ciągnie. Ale Arek to jest inna planeta. No kurde, no muszę tutaj coś działać, bo na razie jest kaplica. 3 godziny łowienia za nami. Łowieniem to ciężko nazwać w moim stylu, ponieważ na koncie mam jednego niewymiarowego konia z dystansu i pod nogami teraz łowię od 15-20 minut, żeby po prostu się pobawić, zobaczyć. To miałem pełno pyknięć takich, że w końcu zaciąłem na haczyk 16 i 0,14 przypon kiełbia, którego wypuściłem, wiadomo. I z mojej lewej strony mają jakąś tam drobną rybę panowie, z prawej strony jak Mirocki ma ładnie, bo on ma tam, pisał do mnie z ponad godzinę temu, no to miał już ponad 5 kg ryby. Miał kilka takich fajnych leszczy w okolicach 80 deko kilograma. Później pisał, że mu siadło. Nie mam kompletnie pojęcia, co zrobić. Już próbowałem wszystkiego, łowienia na gnojaki, łowienia na pinkę białą, rubinową, taką, owaką. Zasypałem już z 40 minut temu 10 koszykami. Praktycznie samą gliną z domieszką zanęty i jokersem i zostawię na razie tą dalszą linię. Pobawię się, spróbuję się tu jeszcze pobawić chwilę pod tymi nogami i nie mam pomysłu, szczerze mówiąc. Cały czas wierzę w to,
że ta rybka jakaś tam odpali, coś się wydarzy. Tu łowię na 50-gramowy koszyk pod nogami. Dalej łowiłem na 75, więc chyba zostanę na tej plecionce. Po prostu się z tej odkipuję, pójdę na tyczki i mimo, że mam tutaj chyba 0,75 uncjową szczytówkę, czy tam jedną uncjową, bardzo delikatne stęki do 60 gramów, ale on 75 gramów koszyczek spokojnie udźwignie, więc wydaje się mi się, że właśnie pójdę zaraz na tyczki. I wydaje mi się, że też miałem kiełbie właśnie na łowiąc grubiej, można powiedzieć na żyłkę, łowiąc kawałek dalej, ponieważ wyciągałem nieraz obgryzione ochotki, a nie widziałem w ogóle brania na szczytówce. A na tej wędce nieraz łowiąc, mimo że tam jest grubsza szczytówka, wiadomo, ale przy takim napięciu i tak dalej, no to uwierzcie mi, że uklejki łowiłem i widziałem je kapitalnie, więc no, a te brania kiełbi to tylko takie trr, trr, bo to wiecie, to jest rybka, która ma 7-8 cm, nie? No. Tak mi trochę, kurde, smutno, powiem wam, bo daję z siebie maks, daję z siebie wszystko, kombinuję, dwoje się i troje, żeby coś tu wydłubać, ale no nie jestem w stanie nic tutaj przynajmniej na teraz zrobić. Mówię, jeszcze dam sobie chwilę, co mnie może z 5 minut, jak się tu nic pod tymi nogami nie wydarzy, wrócę tam, gdzie najbardziej zanęciłem. I tyle. Jeszcze by chociaż się zgarze brały pod tymi nogami, no to można by chociaż, wiecie, jazgarzami się tu pobawić, to nawet jazgarze nie chcą brać. Zobaczcie, co się dzieje, równo 14, normalnie Armagedon. Schowam się na chwilę do auta. O, bo to i tak z wagą teraz nie będą latać, bo trzeba to przeczekać. Trochę rzeczy schowałem do auta, ale pokrowiec będzie mokry. Dobra, ja tam na razie nawet nie wychodzę, już ciul z tą wagą i tak dalej. Nie wiem, czy w ogóle teraz będą walczyć w takich warunkach, bo jest Armagedon. Można powiedzieć, że płacz siwego na koniec. Takiego słabego wyniku na zawodach nie pamiętam, kiedy miałem. Nie byłem w stanie nic kompletnie zrobić. Pod nogami brały kiełbie. Dalej brało praktycznie nic. Koledzy z lewej coś tam połapali. Z prawej strony nie widziałem kolegi, bo miałem do niego kilka metrów. Miałem fajne stanowisko z jednej strony, mimo że zarośnięte, ale z lewej strony miałem trochę dosyć daleko do pierwszego zawodnika z prawej. Tak samo miałem takie pole, gdzie wiecie, gdzie mam tą przestrzeń i to wszystko i tak dalej. I nie wiem, kurde, po prostu nie wiem, dlaczego tutaj kompletnie nie było ryby, albo coś tam było, ale nie potrafiłem się do tego dobrać. Podszedłem naprawdę asekuracyjnie, bo i mało zanęty, trochę więcej można powiedzieć, no na korzyść gliny, trochę atraktora, wiadomo, tam dałem, ale czy atraktora, no zapachu po prostu, tak, żeby to troszeczkę, chociaż ten Jokers i tak ten, wiecie, ten zapach tamten i tak przebijał, można powiedzieć. No trochę smutno z jednej strony, z drugiej strony takie są ryby. Nie wiem, czy to losowanie było dobre, czy też złe. Nie mam kompletnie pojęcia, na pewno łatwo nie było. Myślę, że tym jednym jazgarzem to będzie z połowa sektora, bo z tego co wiem jest trochę zer. Nie wiem, no dobra, no to nie jest kompletnie ważne. Ważne jest to, że było miło, sympatycznie, przyjemnie. Żeby trochę ten deszcz przeszedł i żebyśmy się mogli spakować na spokojnie. Na wyniki do domu. Bo trochę przeszło, ale alergia jeszcze jak zwykle złapała. Położyłem tego jazgarza już do wagi, żeby nie było pusto. Ryby były ważone z siatką, więc się tam nie zdziwcie, że wyniki na końcu trochę zawężone. Bo siatka tam mokra z 60 deko, jak nie lepiej. No arek tutaj mirocki ponad 12 kilo, więc wow, przepotężne ryby. I to takie jeszcze nawet 12 kg i to jeszcze nawet takie 60+. Więc pakuję się do końca i lecę na obiad. Dobra, zapraszam wszystkich. Chodźcie, zanim przyjdzie kolejna burza. Nasze zawody trzecie, eliminacje na Zwanowicach dobiegają końca. Tak naprawdę wyniki mnie pozytywnie zaskoczyły, bo w tym roku kilka było tutaj zawodów i z tą rybą było znacznie gorzej niż
w tamtym roku, natomiast zwyciężył wynik dwucyfrowy, o czym dowiecie się za chwilę, i to ze sporą okrasą. Natomiast będę czytał od tyłu, wyczytam pierwszą dziesiątkę, pierwszych sześciu zawodników otrzyma nagrody, ale nie uciekajcie, bo też mamy fajne trzy nagrody do zastosowania dla tych, którym dzisiaj trochę mniej szło lub po prostu postawili na trochę gorszą taktykę niż inni, albo po prostu gorzej polosowali. 10 miejsce Alan Grobelski, 4075 gram. Dobra, 9 miejsce Kamil Zbroszczyk, 3660. 8 miejsce Jarosław Bryszak, 4110. 7 miejsce Dominator Bartek, tak? Gdzie jest Bartek? Nie ma Bartka, tak bardzo czekał na uściśnięcie dłoni i się nie doczekał. I teraz już nagrodzeni. 6 miejsce Tomek Reguła, 4165. Dziękuję bardzo. Nagroda dla ciebie, jeszcze podpis proszę. Tu. Miejsce 5, Robert Smolak, 4635. Miejsce 4, Hubert Marcinkowski, 6,5 kilo. Hubert, wielkie graty. Wędka i taliki dla ciebie. Dziękuję bardzo. I przeczytam pierwszą trójkę, ale w kolejności od jedynki, tylko i wyłącznie dlatego, że obiecałem to, żeby ta pierwsza trójka miała prawo wyboru nagród. Macie trzy rzeczy, które są z górnej póły. Jest Kowrotek, Dajwa Tournament, najwyższy model Italiki i najwyższy model wędki do metody z Italiki, więc to już będzie zależało tak naprawdę od Arka, który dzisiaj zrobił dominację, 13-250. Arek, chodź jako pierwszy, wybieraj co chcesz. Gratulacje, tak, średnie się. Chodź tutaj do przodu też. To nie ma się co wstydzić, jak się łowi prawie 15 kilo ryb, to warto wyjść do przodu. Gratki. Dzięki. I sobie wybierz, co tam tobie najlepiej przypasuje. Tu masz wędkę 3,9 do 90. No myślę, że to jest dobry wybór, ale decyduj sam. Dobry wybór. Dobra, drugi był Paweł Kosiorek i on też sobie może wybrać. Paweł wygrał sektor 700. Podpisz tylko, proszę. Tutaj. Chodź tu, Pawełek, do przodu. Puchar się należy. Uścisk od Macieja, tak? To było w gratisie akurat. I miejsce trzecie, Łukasz Głowacki, zwycięzca sektora, 6475. Gratki. Dobra. Proszę bardzo. Czyli mamy teraz już klasyfikację 10 najlepszych. Gdzieś tam w ciągu godziny puszczę, jak to wyglądało w sektorach, będziecie mogli zobaczyć na Facebooku. Natomiast teraz pobawimy się w losowanie. Na początek może matrixowy gadżet dla wszystkich, którzy lubią półki. Numerki swoje znacie, nie znacie. I dalej bawimy się tak, że ci, co już dzisiaj coś dostali, to niestety ich omijamy, dobra? Żeby... Numer 8. Dzięki. Dzięki. Poproszę. Zestaw wiadro i sito. Już losuję. Numer 7. Ej, a ja rezygnuję, dobrowolnie rezygnuję. Dobra, losujemy dalej. Numer 3. Jednak chciał cię uciąć. Brawo!
Podpisz się! Czekaj, bo co to jest w stoku jeszcze. A mogę wymienić na starówkę? Zaraz rzeczywiście się tego doczłapy, będziesz surówkę dostaniesz, będziesz płakał. Nie, nie, nie. No już 29, ale z tego co wiem, to nie było 29. 53. Alex! Gratki, Alex. Proszę bardzo. Chodźcie jeszcze szybko, pamiątkowe zdjęcie, może tutaj przy tej barierce iść. Ale za ten tu trafi.